Zaginął mi kot. Wchodzę sobie do łazienki. Mogę wiedzieć, co pan tu robi? Mam cię zostawić w spokoju? A czemu jesteś mokry? Może dlatego, że leżysz w zlewie? Dzień dobry, kochani! Witam was w przedostatnim vlogmasie. Nie, w przedostatnim. Ten vlogmas obejrzycie 23 grudnia. To ostatnio na wczorajszym vlogmasie chyba się pomyliłam, bo tam też powiedziałam, że to jest przedostatni, a to ten jest przedostatni. Nieważne. Mamy dzisiaj 22 grudnia. Czeka nas ciężki dzień. W ogóle mój dzień jest ciężki od rana. Mam już za sobą dwa kolokwia. Czeka mnie jeszcze jedno dzisiaj. Trochę pracy. No i przede wszystkim droga z Wrocławia do Choszczna, a właściwie dla niektórych nawet z Wrocławia do Szczecina, ponieważ Adaś jedzie do swojego rodzinnego domu, ja jadę z Izikielem do moich dziadków. Nie wiem, jak to będzie, będzie ciężko. Właśnie dzisiejszy dzień daje w kość, dlatego nawet się jeszcze nie pomalowałam, założyłam tylko sweter i mam jeszcze spodnie od piżamy. Dopakowuję prezenty. Zaraz zabieram się za pakowanie walizki, no a o 15 zaczynam kolejne kolokwium. Otwieramy kalendarz adwentowy, może czekoladka poprawi mi humor, bo serio od rana nie jest zbyt przyjemnie. 22 jest tutaj i są czerwone kuleczki Linka, pyszotki. Te tradycyjne, najlepsze. No i co? Zostały w sumie jeszcze tylko dwa okienka. A jako, że już dzisiaj wyjeżdżamy z Wrocławia i nie będę taszczyła tego wielkiego kalendarza ze sobą, to dzisiaj otworzę wszystkie okienka. Zostało mi tu jeszcze 23. I tu... Tak. Klasyka, spadło mi. I tutaj mamy dwie kule. No i mamy też 24. Ja nie ukrywam, wiem, co tam jest, ponieważ tutaj bardzo ładnie to widać. Ale zobaczcie, piękny, duży misiu z Linta. Sama go nie zjem, dopakuję go do jednego z prezentów. No i co? I czy to wszystko? Jeszcze sprawdzę wszystkie okienka, czy na pewno są pootwierane, ale chyba tak, w końcu otwieraliśmy je razem codziennie. Mam nadzieję, że mój kalendarz wystarczył wam słodkości przez te wszystkie dni, co i ja się zabieram w końcu za pakowanie walizek. Muszę spakować siebie i spakować kota, a to nie lada wyzwanie. Tak się prezentuje moja stylówka, a tutaj wszystkie prezenty, które jadą ze mną. Mam nadzieję, że nikt nie podpatrzy, co tu jest. Zobaczcie, ile tego jest w tym roku. Jestem już prawie spakowana, a teraz czytam na zajęcia. Zobaczcie, tu leży cały talerz pierniczków, a ja lecę z Parsifalem. A Izikuś, co robisz, dziubuś? Oj, zmęczył się. Dzisiejszy dzień to w ogóle jakaś męczarnia, 22 grudnia, a ja po prostu jestem zawalona rzeczami na uczelnię na dzisiaj. Kończę czytać, mam nadzieję, że szybciutko to zaliczę. Potem godzina pracki i jedziemy do mojej babuni i dziadunia. Kochanych moich. Serio, dzisiaj jest jakiś straszny dzień. Zobaczcie, ja już jestem prawie spakowana. Nie wiem, czy u was też wygląda tak pakowanie, ale u mnie to jeden wielki rozgardiasz. Tu oczywiście masa ubrań, tu ubrania, jakieś pierdoły. No i tutaj mam rzeczy dla Kici. Wzięłam mu jakieś karmy i wzięłam mu też pojemniczek suchej karmy, bo jak już dojedziemy do Niemiec, to tam moi rodzice mają też karmę, ale u babuni muszę ja go nakarmić. No a tu jakieś mokre, cztery wzięłam, przysmaczki.
No i tak to wygląda. Słuchajcie, takie moje małe peryferie z dnia dzisiejszego. Dzisiejszy dzień w ogóle zapowiadał się serio beznadziejnie, a kończy się, właściwie nie kończy, bo dopiero jest godzina 15, więc połowa dnia, ale zapowiada się, że skończy się mega dobrze. Zaczęło się od tego, że rano o 8 miałam kolokwium i no bałam się, że mi nie pójdzie, ale już dostałam ocenę zwrotną i dostałam z niego 5. No i potem przyszła taka sytuacja, że zostało zwrócone kolokwium, które pisałam wczoraj i dostałam ocenę 2.0, a naprawdę umiałam na to kolokwium, więc napisałam szybko do pani doktor, chyba doktor, i napisałam jej, że kiedy możemy się umówić na omówienie tej pracy, ponieważ ja nie rozumiem tej oceny, bla bla bla. I ona mi po jakimś czasie odpisała, że tak naprawdę powinnam dostać 4 i że to jest pomyłka i że bardzo mnie przeprasza. Potem też do mnie zadzwoniła z przeprosinami i w ogóle. Potem miałam kolejne kolokwium i poszło mi całkiem dobrze. To było akurat Aussatzschreiben, pisanie wypracowania, więc dałam radę coś tam napisać o uprzedzeniach, napisałam o blondynkach, Niemcach, Mikołaju. Same fajne tematy. No i teraz miałam zaliczenie z historii literatury, o którym już wam mówiłam, że tak bardzo się go bałam. I pani doktor zaliczyła mi moją wiedzę na 4, więc jestem mega szczęśliwa, mam to z głowy. Mam jeszcze godzinę pracy dzisiaj i mogę zaczynać święta! Co prawda jutro jeszcze mam godzinę pracy, ale co tam, to takie lejtowe zajęcia z moją uczennicą, więc w porządku. Także mega się cieszę, lecę się teraz pakować Izikusia i o jakoś 17 lecimy na Szczecin, a właściwie lecimy na Choszczno. Kurczaczek, mizeria i do tego kilka ziemniaczków. Lepione, najlepsze miejsce na obiad we Wrocławiu. Na szybki domowy obiad. My już gotowi, wyjeżdżamy, jest 19, nie wiem na którą zajedziemy. Izikuś jeszcze nie wie co go czeka, ale mam nadzieję, że da radę, mój dzielny chłopczyk. Kochani, mamy już środę. My już dojechaliśmy wczoraj. Podróż była straszna. Izikiel bardzo przeżywał, tak strasznie płakał. Cześć, kochanie. Co tutaj zjadasz? Tak? Jesteśmy u babci? No widzisz. Fajne kwiatki ma babcia. Mm.
najgorzej, że jutro znów musimy jechać. Trochę krócej, no ale cóż. Mam nadzieję, że Izuś da radę, teraz się oswaja z otoczeniem. Wierzę, że będzie dobrze. I co? I chyba muszę kończyć tego vloga. To będzie mega krótki vlog, bo nic ciekawego się nie działo. Ja dopijam kawkę, a my widzimy się jutro w wigilijnym, przedostatnim vlogu. Cześć!